Czy on napisze? Wróżba z kart Tarota. Witam serdecznie, kochanych słuchaczy, moich prawie 5000 subskrybentów. Witam w niedzielę dzisiaj. Życzę Wam oczywiście pięknego weekendu, pięknej niedzieli. I dziękuję, że zaglądacie właśnie w ten czas, teraz, dzisiaj do mnie. Bardzo jestem z tego usatysfakcjonowana. Cieszę się niezmiernie. Witam Was serdecznie, wszystkich nowych słuchaczy. Proszę o subskrypcję mojego kanału. Zasubskrybuj dziś mój kanał z dzwoneczkiem u góry. Dostaniesz codzienne powiadomienia od YouTube'a o premierkach moich wróżb, kolektywnych filmikach z horoskopami, z rytuałami, z wróżbami na rozkład tygodnia, z kartami anielskimi, oczywiście z wróżbami miłosnymi, na które czekacie. Dziękuję za piękne komentarze. Cieszę się, że niektórzy piszą naprawdę, że bez mojego filmika nie mogą zasnąć. Dziękuję bardzo serdecznie. Cieszę się, że podobają się filmiki, podobają się tematy. Piszcie, jakie tematy chcecie, kochani. Dobrze, więc zapraszam również na wróżby indywidualne, które robię przez WhatsApp, Skype albo Messenger. Napiszcie mi e-mail. Mój adres e-mailowy znajdziecie pod filmikiem lub w komentarzach. Napiszcie, jaką wróżbę chcecie. Są na przykład wróżby robione na podstawie Waszych dat urodzenia, zdjęć i konkretnych pytań do kart. Może być też prywatne lustro lub prywatna prognoza związku zrobiona lub różne pytania po prostu do kart o Waszych problemach. Także zapraszam na wróżby indywidualne, kochani. Dobrze, teraz powróżę Wam z dwóch talii Tarota na pytanie, czy on napisze, czy ona napisze, czy Wasza osoba ukochana napisze. Pierwsza grupa to ten właśnie orakel Tarot. Tarot Mystical Moments, Tarot of Mystical Moments, czyli tarot mistycznych momentów w przetłumaczeniu. I tutaj mamy tarot światła i cieni. Także wybierzcie sobie jedną z tych grup, grupa pierwsza, druga lub talię, która się Wam podoba, która Wam odpowiada. Możecie oglądać również obie grupy jako po prostu uzupełnienie. Co powie ta talia na ten temat i co powie ta talia na ten temat. To też jest możliwe. Zaczynamy od grupy pierwszej, czyli tarot mistycznych momentów. Czy on napisze? Siedem kielichów, paś kielichów, magik i w przełożeniu cztery kielichy. Kochani, tutaj w przełożeniu widzimy już cztery kielichy, czyli osobę smutną, rozczarowaną, w apatii, samotną, jakby smutną po stracie i nie wiedzącą, jakiego wyboru ma dokonać. Jakby ta osoba emocjonalnie, uczuciowo czuje stratę. Widzicie, siedzi w smutku, w zamkniętej pozycji pasywnej. I jakby patrzy też w dół, tak? Jest załamana, smutna, zatroskana, apatyczna, niezdolna do działania. I tutaj widzimy, że ta osoba po prostu w tym smutku swoim i rozczarowaniu na razie nie podejmuje żadnych kroków. Czyli nie wie w ogóle, co zrobić, tak? Czyli na razie, na ten moment, na ten dzisiejszy moment, czy tą chwilę, na pewno ta osoba zostanie pasywna i nie będzie do ciebie pisać. Karty mówią również,
że ta osoba w karcie siedmiu kielichów zastanawia się, oczywiście wspomina, wspomina wasze piękne uczuciowe momenty, ale ma również dużo do wyboru. Nie jesteście może jedne, być może macie konkurentów, konkurentki. Ta osoba nie może się zdecydować, czy napisać, czy nie. Pytanie jest, czy ta osoba napisze do was. Nie może podjąć na tą chwilę, na ten moment, na dzień dzisiejszy, na obecny czas decyzji. Nie wie sama, czego chce. Nie wie, czy ma napisać, czy nie napisać. Waha się. Jest zupełnie niezdecydowana. I w karcie paść kielichów mówi ta karta o niedojrzałości emocjonalnej. O tym, że nawet jeśli ta osoba jest zakochana, ponieważ mamy, jak widzicie, karty samych kielichów, które nam wypadły, czyli emocje ta osoba do ciebie ma, być może nawet uczucia, tak? Ponieważ karty kielichów to na pewno uczucia, emocje. Natomiast w paziu kielichów jest to osoba bardzo młoda, być może młodsza od ciebie lub różna wiekiem, ale równa wiekiem z tobą, ale niedojrzała emocjonalnie. Młoda, niedojrzała, by zrobić jakiś poważny krok, czy wejść w jakąś poważną relację. Uczy się dopiero, przygląda się, tak? Czy jest ta relacja ewentualnie możliwa, ale jest to osoba jeszcze bardzo niedojrzała emocjonalnie. W każdym bądź razie tutaj, w tej karcie pazia kielichów mamy tą złotą rybkę, czyli że marzenia się twoje spełnią i być może ta osoba po tym namyśle, tak, po tym grublowaniu, czyli po tym tutaj niezdecydowaniu namyśle, rzeczywiście zdecyduje się, by napisać, ale na dzień dzisiejszy jeszcze jest ta osoba pasywna. Tutaj jest również karta wielkich arkan magik. Magik to oczywiście osoba, która troszeczkę manipuluje. Jest to być może osoba, twoja ukochana, która troszkę uczuciowo tutaj manipuluje lub boi się również też manipulacji z twojej strony. Ta osoba, która umie tobą jakby zawładnąć, ciebie owinąć w mały paluszek, tobą ciebie zmanipulować, tak? Uczuciowo. I ta osoba być może tej myśli troszeczkę jakby tutaj no ciebie znowu, no nie wiem, troszeczkę do ciebie przyciągnąć, tobą jakby zawładnąć, jakich tutaj trików użyć, jakich tutaj metod użyć, by znowu do ciebie napisać, by się znowu zbliżyć czy komunikować razem, tak? Czyli ta osoba być może też medytuje, afirmuje, prosi wszechświat o pomoc. I ta osoba również chce być może swoje talenty, jakieś uzdolnienia użyć, by ciebie znowu tutaj jakoś przyciągnąć, no nie daj Bóg zmanipulować, tak? By znowu po prostu z tobą mieć tutaj kontakt. Ale uwaga, ponieważ magik to też karta takiego spryciarza, tak? No nie powiem oszusta, ale takiego spryciarza, który umie właśnie naciągać, tak? Także uwaga, żeby on nie triksował, jak się odezwie. No na razie na dzień dzisiejszy widzę pasywność. Pytanie jest, czy on się odezwie. Tak, odezwie się, ale nie teraz, nie na tą chwilę. Na tą chwilę jest jakiś emocjonalny smutek, rozpacz, pasywność, totalna pasywność i totalne niezdecydowanie. Tak? Ale z biegiem czasu przyjdzie tutaj to spełnienie życzeń i przyjdzie tutaj jakiś kontakt, coś będzie on pisał, ale uwaga, na jakieś jego manipulacje znowu. Dziękuję grupie pierwszej i zapraszam serdecznie grupę drugą. Grupa druga wybrała tą oto właśnie talię. Tutaj w przełożeniu grupy drugiej mamy pazia mieczy. Paź mieczy mówi o tym, że on się zastanawia, czy napisać, obserwuje cię, śledzi być może twoje zdjęcia, twoje netzwerki społecznościowe, jakieś tam, nie wiem, na Facebooku, Instagramie, na WhatsAppie, wszędzie podgląda ciebie, jakie postujesz zdjęcia, patrzy, co się u ciebie dzieje. Natomiast tutaj on myśli, dowiaduje się, jest to osoba młoda również, paź mieczy, jest to osoba młoda, która zastanawia się, doszkala, nabiera doświadczeń,
Paź mieczy to poszukuje on rozwiązań również. Poszukuje rozwiązań, jak tutaj napisać, co zrobić, kiedy jest dobry moment. Pacz obserwuje myśli. Zobaczmy, co powiedzą inne karty tarota. Czwórka kielichów. Wow, to też było w pierwszej grupie. As kielichów znowu. Znaczy, as kielichów znaczy myśli i as pentakli. Ok. Czyli tutaj tak, on napisze, on szuka właśnie informacji, szuka dobrego jakby czasu, momentu, kiedy ma to zrobić. Doinformowuje się, obserwuje was, śledzi w internecie. I tutaj znowu też są kubki, tak jak, czyli kielichy, tak jak w pierwszej grupie. Cztery kielichy mówią o smutku emocjonalnym, rozczarowaniu, o bardzo dużym takim, no takiej apatii, pasywności, tak? Że na razie nic on nie robi. Natomiast tutaj ma on nadzieję, as kielichów mówi na nowy początek, nową szansę, czyli na pewno chce napisać, na pewno chce nowej. Tutaj próby nowej szansy, chcę spróbować i as kielichów mówi o właśnie, że coś nowego przyjdzie, jakaś nowa wiadomość, że tutaj on ma jakieś emocje, przeżywa to też emocjonalnie, co zrobić, jak napisać, kiedy napisać i coś nowego się tutaj wydarzy. Jest szansa na to, że on poczuje znowu na nowo tutaj miłość do ciebie i napisze. I tutaj następny as pentakli, czyli dużo asów, dużo szansy. As pentakli mówi o tym, że on rzeczywiście ma jakieś nowe plany w stosunku do ciebie, które chce realizować, nowe przemyślenia. I będzie chciał napisać. Czyli tutaj dwa asy, kochani, wielka szansa, wielki początek, wielki ruch, wielka tutaj aktywność po tym smutku, apatii emocjonalnej. Tutaj się coś wydarzy rzeczywiście, czyli przyjdą jakieś wiadomości, tak napiszę. W drugiej grupie dwie karty kielichów, emocji, uczuć. W pierwszej grupie mieliśmy aż trzy karty kielichów. Rzeczywiście dwie grupy są bardzo emocjonalne. Bardzo emocjonalne, czyli tej osobie nie jesteście obojętne. Ta osoba rzeczywiście ma uczucia, emocje do was, wzbudzacie w niej emocje. I tutaj w drugiej grupie wyszło bardzo wyraźnie, że on napisze. W pierwszej grupie było to troszeczkę ociążałe, troszeczkę manipulatywne, troszeczkę jakieś, no, pasywne, tak? Jeszcze długo trzeba czekać na jego wiadomość. Natomiast w drugiej grupie dwa asy mówią na pewno o jakiejś wiadomości, która przyjdzie i coś nowego tutaj się zacznie. Dziękuję serdecznie, kochani słuchacze, widzowie, subskrybenci. Proszę o łapki w górę, lajki, proszę o komentarze. Napiszcie nawet smajlik, jedno słowo, dwa słowa, jedno zdanie. Bardzo to dla mnie ważne, by kanał żył, rozwijał się i dla mojej inspiracji, motywacji, bym czuła Waszą obecność. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia już wkrótce.